Witam, więc tak, jeżeli idzie o Photoshopa, o wersję, którą będziemy, wersję Photoshopa, na której będziemy pracować, to tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia z tego względu, że każdy Photoshop działa tak samo, nieważne, czy to jest wersja CS3 czy CC, te podstawowe funkcje, z których będziemy korzystać, są w tych samych miejscach, więc tutaj nie będzie problemu. Tak samo też nie będzie problemu w tym, że pracuję na Macu, a pan prawdopodobnie na Windowsie, więc tutaj też się proszę tym nie przejmować, bo metoda działania jest wszędzie taka sama. Więc tak, jeżeli mamy zaczynać od początku, to przejdziemy sobie do folderu, w którym zapisałem sobie wszystkie załączniki z maila do tego tutoriala. Tu mamy tło powiększone, jest to nasza baza tło, która waży 701 kB. Jest to dość spory rozmiar, jak na tło, które ma być używane w sieci. A chcemy, żeby strona się ładowała, czy sklep, w którym będziemy z tego korzystać, żeby ładowała się jak najszybciej, więc potrzebujemy zoptymalizować troszkę te rozmiary tych grafik. Tu mamy również zdjęcia już powycinanych części, które też są dosyć sporych rozmiarów i dosyć sporych rozdzielczości. My docelowo stworzymy sobie nowy dokument, mianowicie taki, który pozwoli nam na to, by grafiki, które będziemy w nich tworzyć i zapisywać, nie będą miały zbyt dużych rozmiarów, co pozwoli nam, idąc dalej tym tropem, nasze przeładowanie się z sklepu, strony czy jakiejkolwiek innej aplikacji sieciowej. Tak więc musimy zacząć od początku. Musimy przejść do naszego Photoshopa, uruchomić go i stworzyć nowy dokument. A żeby to zrobić, no to uruchamiamy Photoshopa. Jak już wcześniej było widać, ja już go mam uruchomionego i tworzymy nowy dokument. Nowy dokument możemy stworzyć za pomocą skrótu klawiszowego na Windowsie, jest to Ctrl-N lub też z górnego menu plik nowy. Tutaj widzimy, że są różne wartości: wysokość, szerokość, wysokość, rozdzielczość. Będziemy zmieniać te trzy pola. Ustawiamy wysokość i szerokość na 800 pikseli, więc pierwsze dwie wartości muszą być 800. Rozdzielczość docelowo w internecie nam wystarczy 72. I tworzymy taki dokument klikając OK. Tu sobie go jeszcze nazwiemy tutorial, z tego względu, że no, tworzymy właśnie w tej chwili tutorial. Klikamy OK. Mamy pusty dokument z białym tłem. Zresztą tutaj widzimy na warstwie, nazywa się background. W wersji polskiej będzie się nazywał bodajże tło, jeżeli dobrze pamiętam. Będzie nas interesowała ta sekcja oraz te dwie wartości tutaj z lewego górnego menu, czyli pole zaznaczania elementów i ich przesuwania. I w tym momencie mamy stworzony już dokument o rozdzielczości 72 piksele i wysokości szerokości po 800. By zacząć tworzyć nasze pliki takie docelowe, jakie potrzebujemy, musimy wrócić się teraz z powrotem do folderu, w którym to mamy już zaznaczone tło powiększone z rozszerzeniem PNG. Klikamy na nie prawym otwórz w programie Photoshop. Na Windowsie to będzie otwórz za pomocą Photoshop lub też możemy z samego Photoshopa, z górnego menu wybrać plik otwórz i możemy sobie wybrać nasze tło. Ono nam się otworzy również w Photoshopie. My użyjemy jednak tej pierwszej metody. Klikamy prawym otwórz za pomocą Adobe Photoshop i mamy drugi dokument otwarty o nazwie tło powiększone. Tu mamy nasz dokument tutorial, w którym to stworzyliśmy sobie obszar roboczy. I teraz tak, mamy nasze tło, które jest za duże. Jest to prostokąt, tak naprawdę potrzebowalibyśmy kwadrat, który no, będzie troszkę mniejszy. Żeby to zrobić, musimy zaznaczyć teraz całe to pole, cały ten obszar, tak żeby go przenieść do naszego dokumentu o nazwie tutorial. Żeby to zrobić, musimy sobie zaznaczyć narzędzie do zaznaczania. Jest to narzędzie.
zaznaczamy całość, lub możemy też użyć skrótu klawiszowego, a na Windowsie jest to Ctrl A i mamy skopiowany cały dokument. Znaczy mamy, przepraszam, zaznaczony cały dokument, kopiować dopiero teraz będziemy. Żeby skopiować już zaznaczony przez nas dokument, musimy wejść w górne menu, edytuj i zaznaczamy kopiuj. Na Windowsie możemy również użyć, po użyciu skrótu klawiszowego Ctrl A, możemy użyć skrót klawiszowy Command C, który nam skopiuje już domyślnie cały zaznaczony obszar i nie trzeba nigdzie tu w górne menu wchodzić. Więc pamiętajmy, że Command C, przepraszam, Ctrl C kopiuje nam cały zaznaczony obszar roboczy. Ok, więc mamy skopiowane całe to pole zaznaczone. Możemy przejść do naszego pliku o nazwie tutorial z białym tłem, tak by je tutaj wkleić to, co przed chwilą kopiowaliśmy. Żeby wkleić nasze tło, używamy skrótu klawiszowego Ctrl V lub też edytuj wklej. Jeżeli jest angielska wersja, to będzie edit paste. No i widzimy, że nasz dokument no, ma troszkę inny rozmiar niż tutaj to tło powiększone. Widać tylko urywki tutaj tych części, bodajże turbiny albo jakieś przekładni. O, właśnie o tym mowa. Ucięło nam tutaj część, więc pewnie reszta dokumentu jest gdzieś poza naszym obszarem roboczym. Żeby go przeskalować, musimy sobie zaznaczyć nasz dokument lub też przejść do tego tutaj narzędzia, naszej jakby no, narzędzie do poruszania danym obiektem. Możemy obiekt sobie teraz, jak widać, po kliknięciu przesunąć, ustawić jak chcemy. Możemy go skalować lub nie musimy, jeżeli nam w takiej formie odpowiada. Jeżeli chcemy go przeskalować, no to w tym momencie używamy kolejnego skrótu klawiszowego i nasz dokument tutaj nie musi być zaznaczony w całości tym narzędziem, bo skopiuje nam tylko, znaczy, przepraszam, będzie nam pozwalał na edycję tylko tego obrazu, który się znajduje w środku. Nas interesuje cały dokument, więc tak naprawdę niczego nie zaznaczamy. Jest to ta warstwa. Jest to kolejna warstwa nad naszą pustą. Więc żeby to przeskalować, używamy skrótu klawiszowego Ctrl T. T jak Tadeusz i widzimy całą ramę naszego dokumentu. Kopiowanie odbywa się za pomocą przesuwania myszki po kliknięciu gdzieś tutaj najlepiej w któryś z rogów, lewy, prawy, czy któryś na dole. Nie ma to mniejszego sensu. Ważne, żeby to był któryś po prostu z rogów, nie tutaj po środku gdzieś. Więc ok, mamy kliknięte pole zaznaczania i skalujemy sobie do środka. Ale jak widzimy, no zdjęcie nie trzyma nam proporcji i skaluje się na lewo i prawo. Więc żeby zdjęcie nam trzymało proporcje, cały czas z ciśniętym klawiszem myszy lewym wciskamy lewy shift na klawiaturze. I jak widzimy, zdjęcie skaluje nam się już w proporcjach. Puszczając lewy shift i przeciągając sobie myszką nasze tło, widzimy, że teraz nam brakuje troszkę na dole, bo wystaje białe tło. Więc znowu klikamy lewy shift, klikamy mychą i przeciągamy, trzymając cały czas przycisk na myszy i lewy shift. Jest teraz już ok, bardziej widać środek. Całej grafiki tego tła no niestety nie będzie widać, bo jest ona za duża, a nie potrzebujemy aż tyle tła. Ale grafika nie traci gdzieś tam na swoim uroku, więc mamy już mniej więcej przeskalowane, ale jak widzimy cały czas pole do zaznaczania nam się wyświetla. Możemy kliknąć dwa razy przyciskiem myszy lewym w polu roboczym, na którym pracujemy, lub też tutaj tego ptaszka i grafika już jest przeskalowana. Jest na osobnej warstwie, którą możemy sobie zakryć lub odkryć, klikając tutaj na to oczko. No i tak więc mamy już tło przeskalowane, troszkę pomniejszone, wklejone na nasz dokument. No i teraz wypadałoby wkleić na to jakąś część samochodową, no tak, żeby było po prostu na tym tle. Więc z powrotem przechodzimy do naszego folderu, w którym to mamy części samochodowe. No, wybierzmy sobie pierwszą z brzegu.
Ma ono już rozszerzenie PSD, czyli bezpośrednio do Photoshopa. Nie musimy tutaj kombinować, po prostu klikamy dwa razy. Przepraszam. I widzimy, jest nasza część, która jest pozbawiona tła. Świadczą o tym te kwadraciki, które tutaj się znajdują. Ale widzimy, że jest maska warstwy, która nam to tło usuwa. Jeżeli w tym momencie byśmy skopiowali całość tego dokumentu, zaznaczyli je tak jak przy było to przy naszym tle, które robiliśmy przed chwilą, to skopiowałoby nam się całe tło, więc w takiej postaci zróbmy przykładowo, zaznaczam całość, czyli Ctrl A mam zaznaczone, Ctrl C, które mi kopiuje, przechodzę tutaj w górnych zakładkach do naszej zakładki o nazwie Tutorial, no i wciskam Ctrl V, czyli od wklej, pisane troszkę inaczej, ale zawsze. I widzimy, że no, tło nam się nie usunęło, bo nie przeniosła nam się maska warstw. Jak widzimy, jest tutaj to źle skopiowane. Musimy tą warstwę usunąć, ponieważ no, nie odpowiada nam taka wersja. Klikamy tutaj na śmietniczek, zapyta się, czy tak. Klikamy, że tak, skasowało nam ten plik i wracamy z powrotem do naszej części. Przechodząc oczywiście tu do zakładki. Widzimy, że są jakby dwie części warstwy obok siebie. Żeby automatycznie usuwało nam to po przekopiowaniu, musimy stworzyć sobie nową warstwę. Jest to tutaj ten dokument, taka jakby kartka papieru, który doda nam nową warstwę. Klikamy na to i teraz dosyć ważne, to proszę zapamiętać. Wciskając lewy shift na klawiaturze, klikamy tło, czyli tą dolną warstwę. Zaznaczyły nam się teraz dwie warstwy. Jeżeli mamy tak zaznaczone dwie warstwy, na napis, który tu jest tło, kopia lub warstwa 1, klikamy prawym przyciskiem myszy i ja tutaj mam napisane Merge Layers, w wersji polskiej to będzie stal warstwy. Wcaliło nam bardzo fajnie te warstwy, nie mamy już tej maski, która nam przed chwilą powodowała, że się nam nic nie klikało. Znaczy, no, klikało nam się, ale razem z tłem wszystko przynosiło, więc tutaj musimy się tego tła jakby pozbyć i pozbyliśmy się go właśnie za tym sposobem, że stworzyliśmy sobie nową maskę, nową warstwę i skasowaliśmy wszystko. Żeby zaznaczyć cały dokument, klikamy sobie Ctrl A lub narzędziem do zaznaczenia przeciągamy, kopiujemy, czyli edytuj, kopiuj lub Ctrl C. Ja tutaj teraz wybrałem drugą metodę. Przechodzę do naszego dokumentu o nazwie Tutorial. Widzę, że mam zaznaczoną warstwę numer 1. Pod nią jest tło. Bardzo ważne jest to, żeby mieć zaznaczoną tą warstwę i teraz wcisnąć Ctrl V lub Edytuj wklej. Z tego względu, że kolejna warstwa doda się do góry, a nie pod spodem. Jeżeli byśmy mieli zaznaczoną tą warstwę i byśmy wkleili naszą część samochodową, wkleiła ona by się w ten sposób, żebyśmy jej nie widzieli, więc wklejamy ją na tej warstwie i ona się automatycznie dodaje do góry. Ok, mamy wkleioną warstwę, no nie wkleiła nam się idealnie w środek dokumentu i wygląda na to, że jest trochę za duża. No to musimy ją przeskalować i przesunąć. Czyli tak jak wcześniej robiliśmy to z naszym tłem, klikamy sobie tutaj oto na ten przycisk. I teraz klikając myszką z ściśniętym lewym klawiszem możemy sobie... No i właśnie. I teraz nabroiłem, przesunąłem tło, a nie warstwę, którą sobie wkleiliśmy. Żeby cofnąć, Ctrl Z lub edytuj, cofnij. I teraz bardzo ważne, muszę zaznaczyć warstwę numer 2, bo ją chcemy skalować, czyli tą część samochodową. Zresztą możemy sobie ją nazwać, klikając dwa razy, część samochodowa. Ok, widzimy, że mamy zaznaczoną część samochodową. Świadczy o tym to takie ala granatowe, niebieskie podświetlenie. Zresztą teraz widać to dokładniej. Ok, no mamy to zaznaczone, przesuwamy. No i widzimy, że nasza część jest za duża. Prosty sposób, żeby to zmienić. Tak jak robiliśmy to na przykładzie tła. Skrót klawiszowy Ctrl T, który spowoduje nam, że widzimy ramę dokumentu.
żeby go przeskalować, z wciśniętym lewym shiftem na klawiaturze, to jest bardzo ważne, zaznaczamy róg kliknięciem lewym przyciskiem na myszce i skalujemy sobie do takiej formy, gdzie będziemy uważali, że jest ok, jest wystarczająco duża część i że się zmieści. Myślę, że w ten sposób byłoby wystarczająco. Już puściłem lewy shift i puściłem przycisk na myszce. Możemy kliknąć tutaj dwa razy lub w to miejsce i skończymy skalowanie dokumentu. Widzimy, że część nam gdzieś wychodzi poza ramę dokumentu, więc wciśniętym tym oto przyciskiem na lewym menu możemy sobie tą część ustawić w dowolne miejsce, w którym chcemy. Ja tutaj mam linie pomocnicze, więc ja je ukryję, nie będę widział, gdzie jest środek, bo będę po prostu robił to na oko. Myślę, że tak byłoby ok. Mamy wklejoną część, mamy ją wklejoną na nasze tło, które nas interesowało. Możemy ją jeszcze raz przeskalować, jeżeli stwierdzimy, że jest za duże, wciskając znowu Ctrl T. Z lewym shiftem skaluję, klikam dwa razy, przesuwam i załóżmy, że jest ok. Jeżeli chcielibyśmy, żeby nasze zdjęcie, które mamy na tle, wyglądało w bardziej naturalny sposób, że nie będzie to się tak rzucać w oczy jak w tej chwili, możemy dodać do niego cień. Żeby dodać do niego cień, mamy zaznaczoną naszą część samochodową, tutaj warstwę. Klikamy na to prawym przyciskiem myszy i wyskoczy nam całe menu. Tutaj proszę się tą większością rzeczy gdzieś tam nie przejmować. My korzystamy z pierwszej opcji Blending Options. Docelowo w wersji polskiej to się będzie nazywało opcje mieszania, może gdzieś tu być trochę wyżej, trochę niżej, ale opcje mieszania to jest to, co nas interesuje. Klikamy, no i widzimy, że pojawiło się nam jakieś menu, w którym nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Tym się proszę nie przejmować. Proszę znaleźć sekcję odpowiedzialną za cień. Tutaj jest odpowiedzialny Drop Shadow, czyli rzuć cień, dodaj cień, to będziemy robić. Klikamy dodaj cień i widzimy, że pojawił nam się tutaj cień. Żebyśmy mogli edytować wartości tego cienia, czy ma być większy, mniejszy, bardziej przezroczysty, przy tym takim jakby kwadraciku z tym ptaszkiem zaznaczonym, klikamy na napis lewym przyciskiem myszy i widzimy trzy suwaki, które nas interesują. A tak naprawdę interesują nas pierwszy suwak, trzeci suwak oraz kąt. Tutaj mamy pod hasłem distance odległość od naszego obiektu, w którym będzie się pojawiał cień, czyli zmieniając tą wartości, widzimy, że ten cień jest większy lub mniejszy. Ja bym tutaj sugerował wartości tak mniej więcej od 8 do 13 będzie to wyglądało w miarę ok. Rozmiar tutaj, czyli size, proszę tutaj zobaczyć teraz to miejsce, jak zmienimy naszą wielkość. On będzie się robił po prostu coraz większy, ale będzie przy okazji coraz bardziej rozmyty. Więc tutaj trójeczka nam z zupełności wystarczy. Można też tutaj te wartości ręcznie wpisać na klawiaturze. I jest trójka. Tutaj mamy koło, które możemy kliknąć i przeciągnąć. Służy do dodawania lub zmieniania kątu, w którym ma się nasz cień wyświetlać. Tutaj bym zostawił w granicach 90 albo od 80 tak do 100. Ten przedział będzie w miarę ciekawie wyglądał. 50 też jest nawet ok, wygląda to nawet naturalniej. Więc zostawiamy 50. Tu mamy krycie tego cienia, czy ma być w 100% zalany, czy ma gdzieś tam prześwitywać tło, więc to zostawiamy, tak jest ok. Ważne, żeby w opcjach mieszkania tryb był wybrany normalny. Nie zmieniamy na nic innego. I tak oto przygotowany cień nam pasuje. Klikamy OK i widzimy, na naszej warstwie pojawiły się efekty cień. Możemy sobie teraz porównać, klikając na oko. Proszę pamiętać, każde oko tutaj z tej strony na warstwach nam odkrywa lub zakrywa element. Tutaj teraz sobie zakryjemy cień, żeby go nie było widać. Wygląda to dosyć sztucznie. Dodajemy cień, jest ciutka lepiej. I tak przygotowany plik można byłoby już wstawiać na stronę. A żeby to zrobić, trzeba to zapisać do odpowiedniego formatu. No więc przystąpmy teraz do tego. Z górnego menu zaznaczamy
zakładkę plik, zapisz jako, w tym wypadku jest to save as, nazwiemy sobie to tutorial, załóżmy 122. Rozszerzenie jest bardzo ważne, ponieważ z rozszerzeniem, który tutaj jest format Photoshop, takiego rozszerzenia nie możemy wstawić do sklepu czy tam do strony. Musi to być rozszerzenie JPG, które bym preferował, lub PNG. Które wybierzemy, nie ma znaczenia. Ja preferuję JPG. Działa w sieci bez problemów. Robimy zachowaj. Pojawia nam się okno z opcjami wyboru wielkości zdjęcia. I widzimy, że zdjęcie po zapisie będzie ważyło około 121 kilobajtów. Jeżeli idzie to o internet, jest to jeszcze troszkę dużo, możemy sobie tutaj zmienić do 99 i automatycznie no, widać, że zmieniła nam się wartość z jakości średnia, z jakości zdjęcia na średnią, będziemy używać wysokiej, to 121 będzie plikiem, który będzie się dosyć szybko ładował w sieci, ale uważam, że tak wystarczy, więc klikamy OK. Przechodzimy do naszego folderu, w którym to zapisaliśmy. Tutaj widzę, już jest tutorial 122 i widzimy zdjęcie waży 117 kB, a samo poprzednie tło, które mieliśmy, ważyło 120, więc tutaj już połączyliśmy kilka grafik ze sobą i jeszcze troszkę straciliśmy na wadze, dlatego zdjęcie jest przeskalowane. Widać, że jest wszędzie równe, nie jest to prostokąt, więc jeżeli odpalimy takie zdjęcie, powiększymy je sobie w sieci, ono się wyświetli równiutkie, a nie będzie gdzieś w prostokącie. No ok, mamy dodane naszą część na tło, no ale teraz pytanie, jak dodać kolejną część na to samo tło, żeby nie powtarzać całego procesu? No bardzo prosty sposób, otwieramy sobie kolejny załącznik, czyli tu mamy kolejną część. Widzimy już, że jest rozszerzenie PSD, czyli bezpośrednio w Photoshopie. Możemy kliknąć prawy otwórz w programie. Jest to zresztą rozszerzenie do programu Photoshop domyślne, więc wystarczy kliknąć na to dwa razy i otwarło nam się kolejna część. Widzimy tutaj zresztą wszystkie pliki, na których pracujemy w tych kartach. Tu mamy same tło, tu mamy pierwszą część, którą dodawaliśmy, tu mamy część drugą. Właściwie jest to chyba nawet ta sama część, tylko pod innym kątem. No i po raz kolejny widzimy, że jest maska na tej części, więc żeby skopiować ją całą, tak jak robiliśmy to wcześniej, dodajemy sobie pustą warstwę, z lewym shiftem zaznaczamy obie warstwy, klikając na napis, nie na miniaturę warstwy. I tak samo na tym napisie klikamy teraz prawym przyciskiem myszy, robimy merge layers, czyli scal warstwy, bo tak to będzie się w polskiej wersji Photoshopa wyświetlało, scal warstwy. Usunęło nam tą maskę, widzimy, że plik jest bez tła, więc możemy przejść do kopiowania. Tak więc wybieram sobie narzędzie do zaznaczania z lewego górnego menu, tu oto w tym miejscu. I teraz tak, przeciągam od lewej do prawej, bo jest to cały plik, który mnie interesuje. Mogę z górnego menu teraz je skopiować lub skrótem klawiszowym Ctrl-C i wklejamy je w to oto miejsce, czyli nasz dokument o nazwie tutorial. Widzimy, że pod spodem jest część, którą robiliśmy wcześniej, zapisywaliśmy, tym się proszę nie przejmować, bo możemy ją sobie ukryć przecież tym oto znaczkiem. Więc mamy same tło. Proszę pamiętać, żeby mieć zawsze przed wklejeniem zaznaczoną warstwę, która jest na samej górze, czyli w tym momencie mamy zaznaczoną warstwę, której w tej chwili nie widzimy. Używamy skrótu klawiszowego lub z edytu i górnego menu opcji wklej, czyli Ctrl wklej. No i mamy naszą część, która gdzieś nam się wkleiła znowu poza dokument częściowo i jest pewnie za duża. Także zmieniamy sobie z lewego menu z opcji zaznaczania na opcję przesuwania. Mamy zaznaczoną naszą część samochodową. Zmienimy nazwę jej na część samochodowa 2. I wiemy już, że pracujemy na drugiej części, albo też po prostu możemy wpisywać samą dwójkę. To możemy nazwać jedynką i widzimy, jest część 1, część 2. OK.
Z tej jedynki zaznaczam znowu dwójkę, bo to chcemy skalować, czyli tą część, którą tu widzimy. No i przesuwam ją sobie, klikając mniej więcej na środek. No i teraz wypadałoby ją przeskalować. Do tego celu nie musimy znowu używać narzędzia, żeby zaznaczyć całość, bo nie. Ważne, żeby było puste, nie było zaznaczenia. Wciskamy, tutaj przechodzimy z powrotem do naszego menu, które nam pozwoli przesuwać elementy i wciskamy skrót klawiszowy Ctrl-T. Ctrl-T? Dobrze mówię? Tak. Ctrl-T. I w tym wypadku już widzimy, ta kropka nam sygnalizuje, gdzie jest środek naszego dokumentu. Zresztą potwierdził nam to sam Photoshop, że tu jest środek. I tak, zaznaczamy któryś z rogów, lewy, prawy, ale ważne, żeby to był górny róg lub dolny. Wciskamy lewy shift, wciskając klawisz na myszy lewy, przeciągamy sobie mniej więcej tak, żeby widzieć proporcje, czy nam będzie to pasować, czy nie. Tu jest mniej więcej środek dokumentu, ale będzie wyglądało to brzydko, więc zrobimy to mniej więcej w ten sposób. Jest chyba OK, więc klikamy dwa razy lub w to miejsce. Ja teraz kliknę dwa razy. OK. No i widzimy, że mamy kolejną część na naszym tle. No i pytanie, jeżeli dodajemy cień i żeby zawsze cień padał tak samo jak w poprzedniej części, którą dodawaliśmy, tak jak tu mamy w tej warstwie, w naszej jedyneczce, może być ta warstwa nawet niewidoczna, to nie ma większego znaczenia. Klikamy prawym przyciskiem myszy i powinniśmy znaleźć opcję, która nam pozwoli skopiować styl warstwy, czyli ten cień, żeby on na kolejnej części był taki sam i pod takim samym kątem. Tutaj jest to Copy Layer Style. W polskiej wersji, po kliknięciu tutaj prawym przyciskiem myszy na napis, będzie prawdopodobnie napisane kopiuj styl warstwy. Więc sobie go skopiowaliśmy, przechodzimy do naszej części z numerem 2, czyli nasza warstwa, dwójeczka nas interesuje. Klikamy oczko, żeby ją zobaczyć. Widzimy, jest bez cienia. I tutaj proszę pamiętać, nie działa skrót klawiszowy Ctrl-C, Ctrl-V. On nam skopiuje zawartość warstwy, a nie jej styl. Więc tutaj musimy klikać niestety prawym przyciskiem myszy, co właśnie robię. No i w tym miejscu mamy wklej styl warstwy. Tak samo się będzie właśnie po polsku nazywało wklej styl warstwy. Więc OK. Robimy wklej. Widzimy, cień nam się pokazał. Jest on taki sam jak na poprzednim dokumencie, więc wszystkie zdjęcia będą spójne. No i OK. Mamy zrobione. Musimy to zapisać. Czyli po raz kolejny plik. Zapisz jako. Wpiszemy sobie tutorial o nazwie 123. Zmieniamy rozszerzenie na JPEG. Robimy zachowaj, klikamy OK, tutaj się nic nie zmienia. Przechodzimy do folderu. Widzimy, to jest nasza poprzednia część. Tu mamy tą, którą obecnie zapisaliśmy. Co w wypadku, jeżeli tych części będzie bardzo dużo, a chcielibyśmy, żeby one wszystkie wyglądały mniej więcej w ten sam sposób, ale nam po prostu musimy wyłączyć Photoshopa i nie chcielibyśmy stracić projektu. Nic prostszego, po raz kolejny wchodzimy do górnego menu i robimy zapisz jako. Tym razem nie używamy rozszerzenia JPG, tylko rozszerzenia Photoshop i robimy zachowaj. Tutaj się wyświetli komunikat, czy ma być zachowane wszystkie style i tak dalej. Robimy OK. Tu sobie to teraz możemy zamknąć. Zamkniemy w ogóle całego Photoshopa. Zrobimy nie zapisuj na tych częściach, które gdzieś tam sobie otwarliśmy. No i mamy zapisane nasz plik PSD, który przed chwileczką zapisywaliśmy. Jest to tutorial baza. Photoshop został wyłączony. I teraz, żeby zacząć po raz kolejny dodawać nowe części, klikamy na to dwa razy. Photoshop się odpalił i widzimy poprzednie dokumenty, które robiliśmy. Wystarczy po raz kolejny wkleić, pojawią się kolejne nowe części. I za każdym razem tak samo. Gdy skończymy dodawać pracę, zapisujemy plik i później docelowo mamy wszystko w jednym pliku, wszystkie zdjęcia, części w jednym pliku do Photoshopa. Nie musimy za każdym razem tworzyć nowego, nie musimy tworzyć nowego tła i skalować. Tak naprawdę wystarczy tylko wszystko kopiować i wklejać w ten dokument i tymi oczkami
sobie wybierać, która warstwa, która część ma się nam wyświetlać. Tyle. W razie pytań.